Nazywa się Jedynka, bo jest pierwszą w powiecie. Spółdzielnia socjalna powstała w Brzegu, ma pomóc wielu bezrobotnym i nastawiona jest nie tylko na zysk, ale przede wszystkim na działalność społeczną. Pieniądze na jej działalność udało się pozyskać z Unii. Zleceń, na co liczą założyciele, nie zabraknie. Mariusz Kwećkę ma 36 lat i żadnej pracy się nie boi. Półtora roku był bezrobotny, z wykształcenia jest fizykiem, teraz malarzem, choć chciałby pracować w branży informatycznej. Pierwsza idea to była brzeska wielobranżowa spółdzielnia socjalna, czyli w różnych branżach będziemy pracowali, gdzie się da. Prawda? No, remontowanie mieszkania, jak są zlecenia na mieszkanie, robimy mieszkanie, jeżeli będą zlecenia gdzie indziej. Mamy w planie, nie wiem, konserwacja terenów zielonych, czy odśnieżanie, będą zlecenia, będziemy pracować. Zespół pracowników się zgrywa. Pierwsze prace wykonują na zlecenie Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu. Jesteśmy dobrej myśli. Wszyscy chodzą chętni do pracy. Dopięliśmy tam te wszystkie sprawy, jeżeli chodzi o formalności związane z rejestracją spółdzielni. No i zaczynamy sobie działać. A wszystko zaczęło się od byczyńskiego inkubatora gospodarki społecznej, który pozyskał środki unijne na dofinansowanie nowych spółdzielni socjalnych na Opolszczyźnie. Zdaniem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Jedynka to strzał w dziesiątkę. Spółdzielnia socjalna łączy w sobie dwa elementy. Działalność gospodarczą po pierwsze, a po drugie to coś, co nazywa się ładnie reintegracja społeczna osób wykluczonych społecznie. Spółdzielnia ma pomóc bezrobotnym lepiej niż zwykła firma, bo łączy interes gospodarczy ze społecznym. Jednak nie będzie tu można zarobić więcej niż trzykrotną średnią krajową. Spółdzielnia ma też integrować pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, bo to właśnie Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM wspólnie z Fundacją Rozwój wzięły się za stworzenie spółdzielni. Tu będzie warsztat, gdzie Jedynka wykonywać ma prace ślusarskie, ale nie tylko. W przyszłości będą wymieniać tu opony, naprawiać sprzęty drobne, samochody, kosiarki. A biura powstają w budynku byłej przychodni. Jak podkreślają założyciele spółdzielni, to szansa dla wielu bezrobotnych, bo im więcej będzie zleceń, tym więcej potrzebnych rąk do pracy.